Halo, super, że jesteście dzisiaj razem z Dorotką. Nagrywamy. Challenge miałam powiedzieć. Nagrywamy filmik typy przyjaciółek na nocowaniu. Lunatyczka. Lotka! Lotka! Lotka, gdzie ty jesteś? O Boże Święty, co ty robisz? O nie, ona lunatykuje. I co ja mam teraz zrobić? Mam obudzić? Czy co? Może zobaczyć na internecie. Czy lunatyka można obudzić? Jak podaje Medonet, obudzenie lunatyka nie jest niebezpieczne, ale eksperci zwracają uwagę, że przebudzenie prowadzi do dezorientacji i może być nieskuteczne. Spróbuj położyć go z powrotem do łóżka, bez wykonywania gwałtownych ruchów. Co? Jeśli to się nie powiedzie, po prostu obserwuj, czy nie robi sobie krzywdy. Co? O nie! Jak ja mam przejść do łóżka? A nie chcę całej nocy spędzić na obserwowaniu, jak lunatykuje. Dobra, nie spróbuję, ale masakra, w ogóle pierwszy raz coś takiego stało. Dorotka, gdzie jesteś? W sumie to bez sensu, bo tutaj tak mnie nie usłyszy, bo atakuje. O nie, czemu to jest tak zimno? I czemu są tutaj otwarte drzwi? Nie, nie. O nie. Dobra, ale tylko jak ją z powrotem zaprowadzić do domu. Przecież nie będę całą noc oglądać, jak wchodzi ten plac zabaw i że sobie jakoś skręci na nadgarstki. Dobra. O, dobrze, dobra, nowy kierunek, jest dobrze. Nie, nie, nie skręcamy. Jest dobrze. To jest łatwe. Oh, no! Nie no, naprawdę. Przyznam się bardzo długa droga. Myślałam, że to będzie prostsze. Nie tutaj. Nie, piłka. Naprawdę, zgubiła kapcia. No nie, no i co teraz mam założyć tego buta? Kapciuszku, nie pędź tak. Dobra, teraz tylko ona musi założyć tego kapcia. Udało się. Okej, ale nie tam, nie tam. Tutaj. On jest schody. Chyba najgorsza część. Chodź, chodź, chodź tutaj. Co to na mnie przejść te schody? Już jest tak blisko. Nie, nie, no co coś tam. Nie, nie tam. Do domu wracamy, no dawaj, dawaj, do domu. Dawaj, dobra. Dawaj. Dobra, dobra, tak? I spać. Okej, okay. Ja muszę się czegoś nabić, bo tak się zmęczyłam, ale w końcu sukces. Nie, znowu lunatykuje, gdzie sobie chyba nie pośpię. Ta, która wszystko zjada. Okej, okay, przyniosłem już chipsy, nasz ulubiony smak. Ekstra, wygląda pyszno. Dobra, to jest Milota i teraz włączymy sobie coś do oglądania. Okej. Okay. Okej, okay, to co włączamy? O, Dorotka, to jest wszystko? Smakowało ci? Tak, byłem pyszne. Masz jeszcze? Okej, no mam. Przyniosę zaraz. Świetnie. A few moments later. Już mam. Co oglądam, jakiś serial, albo może jakiś film, może jakiś przygodowy, fantastyczny, albo komedię. Nie wiem w sumie, albo horror. To chcesz? Nieważne, włączę też. Masz jeszcze? Co? Jest tak się potem mi zgadłaś? Tego było mało. A dziś już nie mam. No to przynieś coś innego. No dobra, teraz przyjdę. Jeszcze mi się. Trochę to dziwne i trochę się boję. Co jej tak długo nie ma? Jestem i patrz, teraz mam sałatkę żelkową.
Ekstra, dawaj, dawaj. Ej, no przecież goście pierwsi, jesteś niewychowana. Okej. Jejku, co z tą Dorotką? Co? Jak to się go znaleźć, co? Ja się obróciłam na chyba jakąś sekundę. Bo dobre, masz jeszcze? Nie, już wszystkie rzeki tutaj wykorzystałam swoje na tą sałatkę żelkową. Chcę dopełniać coś innego. Masz miejsce. Przynajmniej na skidlet mi została. Okej, ja jeszcze zalazłam duszki. Proszę. Duszkami nie pogardzę. Mogę jednego? Jak musisz. Wychoda. Kocham duszki. Ale? Jak? Co ale to? Co ci chodzi? Myślę, masz jeszcze? Ty Dorotka, już wszystko zabrałaś, więc nic nie mam. Na pewno. Kłamiesz mnie. Sępisz przyjaciółce. Ale z tego wszystko już ci dałam. Wszystko już zadałaś, miałam nic. Za puste szapki już z tym słodyczami. Aha, obrażam się. No nie, Dorotka, no jak możesz się obrażać? Przecież się wszystkim z tobą podzieliłam. A właściwie to wszystko tobie dałam. To ty się ze mną nie podzieliłaś. O, wyporaszam to sobie. Zjadłaś jednego duszka. I jednego skitersa. Naprawdę, Dorotka, już nic nie mam. Musimy teraz sobie jakoś poradzić, jakoś przeżyć bez przekąsek. Taka jesteś niegościnna? Dobrze, to koniec z naszą przyjaźnią. Teraz sobie wytrzymam. Śpioch. Ale będzie super noc. Będziemy grać w gry i jeść przekąski. Tak, będzie mega. I jeszcze obejrzymy sobie może jakieś filmy. Tak. Czyli taki maraton filmowy. Okej, Dorotka, to co na początku gramy? A tutaj mamy coś jeszcze 30 gier, tam nie będzie dużo jakichś fajnych gierek. Albo 5 sekund, albo czółko, albo bum bum. Co? Przecież minęło dopiero 5 minut. Dorotka, wstawaj, wstawaj. Jeszcze nie, jeszcze 5 minut. Co? Co ty gadasz? No Dorotka, wstawaj. Mam jeszcze 5 minut. Co? Jaka mama? Przynieś mojej mamą. Dorotka, przecież dzisiaj jest nocowanka, miałyśmy całą noc grać w gry, jeść przekąski i oglądać filmy. A ty już zasnęłaś. Zrób mi kanapki, zaraz wstaję. Co ona wygaduje w ogóle? Dorotka, wstawaj! No miałyśmy dzisiaj też zagrać przecież coś, zjeść przekąski, obejrzeć jakiś film, a ty już zasnęłaś. Nie spałam, co ty gadasz? Dorotka, ty spałaś. Mówiłaś, że ja jestem twoją mamą i że mam zrobić kanapki. Chyba coś ci się przyśniło. Nieważne. To mówię? Tak. Okej, to doskonale. Podasz mi duszki? Okej. Proszę? Dziękuję. Potestuję wszystko. W ogóle to jest jedna z moich ulubionych gier. Dobra, ja to pozostawiam, że będę teraz rozkładać to. Nie no, nie wierzę, że wszystko się dzisiaj nie uda, no. Dorotka, wstawaj, wstawaj! Wstawaj się! Nie, po prostu znowu zasnęłaś. Tym razem przy paczce z duszkami. Znaczy przy miejscu z duszkami. Rozsypało się biedne. A, dobra, i tak zjemy. To może wolałabyś jednak obejrzeć jakiś film? Tak, film. Okej. Okay. Okej, Dorotka, to co oglądamy? Możesz włączyć Śpiącą Królewnę. Nie no, świetnie, świetnie. Już jej nie budzę. Dobra, bo nadaje tak po 5 minutach znowu idzie spać. Może już sobie coś sama. Ta, która ma głośny śmiech. Ale będzie super nastawanka dzisiaj. Będziemy robić tyle fajnych rzeczy normalnie. Będziemy w to grać jakieś gry planszowe i jeść przekąski i oglądać super filmy, jakieś może komediowe czy coś. Jestem za! Włączaj ten fajny serial. Okej, okay, włączam. Podasz mi chrupki? Chcę ci podać chipsy czy duszki? Chipsy. Dobra. No przez was nie mogę spać. To
Olivia, to ona się tak śmieje. Nie, no lęka, to jest nie do wytrzymania. Idę na skarżyłanie, że przecież ciebie nie mogę spać. Czekaj, czekaj, nie idź. Coś mam dla ciebie. Chcesz duszka? Jeden duszek to za mało. Daj całą miskę. O ty cwaniaczku. No dobra, masz, ale masz się nie wygadać. Okej. Jak najpierw będzie się tak śpać, to tak i tak rodzice się obudzą. A few moments later. Czekaj, słuchaj. Słuchaj, wymień trzy rzeczy, które można kupić na flim targu. No i co to tego śmiesznego? Na flim targu. Rozumiesz te pchełki na tym targu? Lęka, ale to chyba nie o to chodzi. Jak nie o to chodzi? Te pchełki. Lęka, się to tak głośno. Uspokójcie się. Sorry, mama, ale ja nie mogę z tych pytań. Lęka, uspokój się, tata zaraz się wkurzy i tu przyjdzie i skończy się to nocowanie. Dobra, spróbuj się opanować, okej. Okej, no to dobranoc. No nareszcie, przestaniesz tak głośno chichrać. One hour later. Mega się grało. Tak, było super. I cicho. Mam świetny pomysł. Poglądamy sobie TikToki. Nie, tylko nie to. On rusz ten telefon. Ej, no co ty, zostaw. O, pierwszy TikTok, śmieszne kotki. O nie. Ja te harasy zakończę. Nie można spać. Widzisz, już ten twój głośny śmiech. Musimy teraz spać w tym domku. A co jak tam są myszy? No sorno. Proszę, żebyś powstrzymał. Okej, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!